Szczepankowo straci autobus na Rondo Rataje. Trzy linie tramwajowe zawiozą nas na Franowo. Zarząd Transportu Miejskiego szykuje nowy układ komunikacyjny na Ratajach. Główną jego osią ma być nowa trasa tramwajowa. ZTM twierdzi, że proponuje logiczne zmiany. Ale mieszkańcy widzą zmiany na gorsze, a w tym logiki trudno się dopatrywać. Na szczęście jest jeszcze czas na dyskusję i na poprawki. Kwiecień jest mało prawdopodobny. Maj i końcówka. Termin jest jeszcze odległy, ale powoli Zarząd Transportu Miejskiego przygotowuje mieszkańców do zmian w rozkładzie jazdy. Na Franowo nową trasą tramwajową pojadą trzy linie. 1, 11 i 16. Do przystanków na 2,5-kilometrowym odcinku będą dojeżdżać autobusy. Przedstawiliśmy jeden wariant dlatego, żeby do tego wariantu zgłaszać szereg uwag, propozycji, zmian i tak dalej, żeby nie przedstawiając kilka wariantów, nie robić tego szumu. Oczywiście to wszystko jest propozycją, co jeszcze raz podkreślam. Dlatego też w przyszłym tygodniu od poniedziałku do czwartku będą odbywać się konsultacje społeczne. Mieszkańcy wraz z radami osiedli będą mogli zgłosić propozycje dotyczące kursowania autobusów i tramwajów. Bo dużo między innymi będzie zmian, autobusy niektóre będą polikwidowane, więc byśmy bardzo chcieli, żeby mieszkańcy się zaangażowali, bo potem się budzą i mają pretensje, nie? Pierwsze uwagi mają już pasażerowie korzystający z autobusów na trasie ze Szczepankowa. Wariant ZTM-u zakłada, że zamiast na Rondo Rataje komunikacja pojedzie na nową pętlę na Franowie. I okrążanie niepotrzebne stworzy dużo podatków. To połączenie, przesiadka będzie skuteczna, to mi się wydaje, że to nie będzie chyba najgorsze rozwiązanie. Jeżdżąc prosto do Ronda Rataje, bardzo szybko pokonywaliśmy trasę i byliśmy w centrum, już właściwie miasta, nie? Andrzej Krych, ekspert z Biura Inżynierii Transportu, uważa, że budowa trasy na Franowo to dobry pomysł. Jednak w kwestii połączeń ze Szczepankowem popiera mieszkańców. Połączenia Szczepankowa i Krzesin z nowym dworcem autobusowym, z pominięciem połączeń, które dotąd były tam z Rondem Rataje, wydaje się przesadne. To jest po prostu problem oszczędności. Wątpliwości nie ma dr Jeremi Rychlewski z Politechniki Poznańskiej. Autobusy na Franowo zamiast na dworzec Rataje to zmniejszenie kosztów utrzymania linii. Zdaniem specjalisty od transportu lepszym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie pętli na osiedlu Lecha. To wtedy by było powiązanie z 4,5 liniami. Także jakby idea dobra, tylko nie sprawdzono może, jaka jest jakość przesiadek i ile linii jest do dyspozycji pasażerów. Decyzje dotyczące nowego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie wraz z otwarciem trasy, nie są jeszcze ostateczne. Budowa trasy na Franowo będzie kosztowała około 270 milionów złotych. Zarząd Transportu Miejskiego nie podaje jeszcze daty wprowadzenia w życie nowego rozkładu jazdy. Czy zyskają na nim mieszkańcy? Nie wiadomo. Jedno jest jednak pewne. Ręce zacierają już okoliczne centra handlowe. Robert Lipiński, Puls Dnia. Dzisiaj przez całe popołudnie pytaliśmy Państwa w Sądzie Pulsu Dnia o opinię na ten właśnie temat. Przypomnijmy najpierw, jak brzmiało pytanie. Czy podobają się Państwu zaproponowane zmiany sieci połączeń? 37% osób, która uczestniczyła w naszej sądzie, wybrała odpowiedź niepotrzebnych jest więcej bezpośrednich połączeń z Rondem Rataje. Ale niewiele mniej, bo 30% stwierdzi, że te zmiany są dobre. Autobusy powinny dowozić pasażerów do linii tramwajowej. Kolejne 18% raczej tak, potrzebne są małe korekty i 15% raczej nie. Najpierw trzeba, aby porządnie przygotować nową pętlę na Franowie. Podwyżka albo strajk.